List do Galacjan przedstawia nam prawdziwą Ewangelię i prawdziwe apostolstwo. Kiedy czytamy Słowo Boże zakomunikowane nam w liście do Galacjan, zauważamy, że w tamtejszych zborach pojawiła się fatalna, błędna nauka podważająca fundamentalne prawdy wiary. Niestety nauczano tam, że ci, którzy uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi, dodatkowo muszą przejść jakieś zewnętrzne rytuały, że muszą zostać obrzezani i przestrzegać przykazań prawa mojżeszowego, wszystkich przykazań prawa mojżeszowego. Inaczej nie mogą być zbawieni. Ludzie opowiadający takie rzeczy, ludzie głoszący te nauki, nie zaprzeczali w sposób bezpośredni prawdom dotyczącym osoby Chrystusa. Nie podważali faktu Jego śmierci, nie podważali też zmartwychwstania, ani też nie odrzucali konieczności wiary w Chrystusa. Fałsz i zakłamanie głoszonej przez nich nauki polegały na utrzymywaniu, że wiara w Chrystusa i Jego dzieło nie wystarczają do osiągnięcia zbawienia. Ta błędna doktryna, która odwołuje się do cielesnej natury człowieka, głosiła, że zbawienia wiecznego nie można otrzymać wyłącznie dzięki samemu dziełu Chrystusa, ale że do tego dzieła Chrystusa coś trzeba dołożyć. Zakładała ona konieczność zaangażowania się człowieka w sprawę własnego zbawienia poprzez wykonywanie własnych uczynków, w ten sposób podważając całkowitą wystarczalność dzieła Pana oraz usprawiedliwienie z wiary. Nauka ta została wprowadzona do zborów w Galacji przez nauczycieli zachowujących zakon, twierdzących, że zachowują zakon, zachowujących zakon lub prawo. Ci fałszywi nauczyciele zyskali szybko autorytet i wysoką pozycję wśród tamtejszych wierzących, a chrześcijanie w Galacji okazali się bardzo podatni na wpływ tej fałszywej, błędnej nauki. Atak fałszywych nauczycieli tego błędu był wymierzony przeciwko prawdzie, chociaż ich nauka bezpośrednio nie zaprzeczała jej samej, lecz raczej skierowana była przeciwko nauczającemu prawdy apostołowi Pawłowi. Fałszywi nauczyciele starali się przekonać wierzących do swojego sposobu myślenia, insynuując, że skoro Paweł nie został posłany przez Piotra ani któregokolwiek z apostołów, nie posiada Bożego autorytetu dla swojego posłannictwa. Więcej też, jeżeli przybył do nich bez nadanego mu przez Boga autorytetu, nie można uznawać głoszonej przez niego Ewangelii za prawdziwą. Takim wyrafinowanym sposobem fałszywi nauczyciele tego błędu nie zaprzeczali bezpośrednio głoszonej przez apostoła prawdzie, o której zniszczenie ostatecznie chodziło, lecz obrażali, znieważali samego apostoła, podważając jego autorytet. Czytamy o tym w Galacjan 4 rozdział od 16 do 17 wersetu. Taki podstępny sposób doprowadził do osiągnięcia celu. Jakże często dzisiaj ci, którzy uważają się za członków ludu Bożego, działają tą samą metodą, stosując tę samą taktykę podczas toczących się w zborze różnych kłótni, różnych sporów.